Witamy Was, drodzy widzowie, w kolejnej... Ups, coś tutaj się wywaliło, nie szkodzi. W kolejnej grze, ale nie słyszę żadnych dźwięków? A nie, są dźwięki, jest wszystko, jest, są dźwięki, jest zabawa, prawda? Tak, jest, wszystko jest okej. Dokładnie, zatem przedstawmy samych graczy. Mamy jako niebieskiego Protosa na dole, w lewej pozycji, na mapie Daybreak, Grabi dla Państwa grają. Tak jest, tymczasem po prawej stronie, właśnie tutaj, którego widzimy, jako czerwony proto, czyli będziemy mieli PvP, no dziadek Whitera, Special Tactics, specjalista oczywiście z Ukrainy, jak go nazywają. Ale Special Tactics, facet naprawdę pojechał. Special Tactics, Mothershipy, High Templary, Dark Templary, Archony, wszystko było w tej grze. Aha. Nawet karierem tam podleciał na sam koniec chyba, tak, był tam jeden karier z tego, co kojarzę. Jak, nie usuwajcie mnie z ekspansji, ja też się do czegoś przydaję. tak powinno. No wiesz co, no te kariery są całkiem fajne, ja muszę przyznać, ale też jakby w tym StarCraft 2 nie robią takiego wrażenia według mnie, jak robiły to w Brudłorze. W Brudłorze karier to była po prostu jakaś czasami taka mega imba, że aż włosy stawały na plecach. A tymczasem, no właśnie, co będzie się tutaj działo? Słuchaj, no Whitera wygrywa 1-0, Grabi, muszę przyznać, że ma trudny orzech do zgryzienia, ale zauważ, no, że on troszeczkę tak jakby gra bardzo pasywnie, nie atakował swojego przeciwnika, pomimo tego, że według mnie miał przewagę w tej wcześniejszej fazie gry i no, miał więcej kolosów i no nie wiem, zastanawiam się właśnie tak, bo gdyby nie ten Mothership, to ja myślę, że Whitera przegrałby tą wielką bitwę. Oj, zdecydowanie przegrałby tą wielką bitwę, natomiast tam jeszcze rolę małą odegrały upgrade'y, właściwie nie taką małą, bo Whitera, z tego co kojarzę, był do przodu w upgrade'ach troszeczkę, ale był. Whitera jest jednym z tych graczy, którzy naprawdę doceniają potęgę upgrade'ów, robią je na potęgę, żeby się nie powtarzać za bardzo. W każdym razie tam kilka czynników przeważyło, to jednak doświadczenie było. Doświadczenie przemówiło przez Whitera. Grabi też, prawda, świetnie gra, naprawdę świetnie gra. Teraz myślę, że troszkę nie docenia swojej siły, bo widzieliśmy, że Nercio jak niszczył Whitera. Niszczył Whitera na gruntach multitaskingu, prawda, i rozdzielenia armii na wiele miejsc. To jest umiejętność, która jest bardzo, ale to bardzo ważna w StarCraftie. No i jeśli nie masz takiej dobrej mocy decyzyjnej jak Whitera, no to musisz wtedy jednak nadrabiać tą szybkością gry, prawda? Dokładnie tak, więc no tutaj na pewno, znaczy ja nie wiem tak naprawdę, wiesz co, ciężko mi stwierdzić, bo nie widzę na przykład APM, więc nie wiem tak naprawdę, wiesz, jak to wygląda, jeśli chodzi o różnicę w ogarnianiu. Wiesz, a to jest dosyć ważne. A drugie moje pytanie brzmi tutaj tak, mamy dwa gazy od Grabiego oraz Whitery, więc nie szykuje nam się jakiś... Grabi robi One Gate Stargate, ciekawe, z jednej bazy jak na razie. Wiesz co, powiem ci tak, że no tutaj jeśli będzie zrobił follow-up kolejnymi dwoma gatewayami, to taki Stargate może zadać dosyć duże obrażenia. Pamiętajmy, że Voidreye są bardzo fajne tak naprawdę na pewną specyfikę jednostek warp gate'owych, to znaczy zeloty są świetne. Na Sentry, wow, no, yes! No, zostań moim mistrzem. Tak. No. Na Sentry wiadomo, a jeśli masz mało stalkerów, to one są ciężkimi jednostkami, Voidreye zadają dodatkowe obrażenia i nawet kiedy masz tam, powiedzmy, jakieś wsparcie w postaci zelotów albo swoich własnych stalkerów. Weź pod uwagę taki troszkę kontrargument, żeby prawda, zabawić naszą widownię dyskusją pomiędzy nami samymi. Stalkery ale są to ja mam rację. Stalkery są dwa razy tańsze, prawda? I stalkery w większej grupie sprawdzają się świetnie, na Voidreye tym bardziej nienaładowane, więc Voidreye to jest szybki, to jest taki krótki moment na eksploatację przeciwnika. Natomiast Grabi tutaj, no zobaczymy, Feniksy robi. Robi Feniksy, co jest strasznie ciekawe. I to jest styl gry, który lubię. Grabi też potrafi pokazać na swoim streamie nieraz dobre użycie Feniksów. Feniksy doskonale uzupełniają armię złożoną ze stalkerów z tego względu, że podnoszą immortale i wtedy nagle nie musimy się już obawiać tych ciężkich jednostek. Mhm.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo szykuje nam się także RoboBase ze strony Whitery, więc tutaj tak naprawdę, no Feniksy mogą je atakować, ale nie zadają zbyt dużych obrażeń. Bez problemu jednak zeskautuje swojego przeciwnika Grabi i zaraz zobaczymy, czy coś tam podniesie. Podnosi jednego proba, ale wygląda na to, że nie jest przesunięta kamera aż tak, jakbyśmy chcieli. Co ciekawe, czy to jest Gravitic Boosters? Który się wymyślał, tak to się nazywa? Robił szybsze dropy. Mówiliśmy o tych dropach w poprzedniej grze, ale mówiliśmy o dropach dla Grabiego. Tymczasem Whitera zapowiada się, że będzie robił nam dropy na przeciwnika i to jest przyspieszenie Warp Prisma, o ile się nie mylę. Tak. To, czyli może jakiś drop z podwójnego Immortala. Ostatnio grałem 4x4 i Królu to robił cały czas. Muszę ci przyznać, że miazguje czasami. Ale wracając do tematu, no tutaj właśnie mamy te trzy Feniksy. On zaraz oczywiście ogarnie to, co się tutaj dzieje. Zauważy, że coś jest wymyślane, ale on może sobie myśleć, okej, okay, tam pewnie jest Extended Thermal Lens i budujesz Kolosusy, muszę to jakoś skontrować. Aha. I zobacz, że Gruby od razu buduje tutaj swoją... Robotics Facility. No i pytanie, jaka jest koncepcja za grą Whitery, bo tak, wymusi za chwilę kolosy, myślę, że lada chwilę będziemy widzieli kolosy ze strony Grabiego. Natomiast co chce w ten sposób zyskać, mnie zastanawia. No mnie też właśnie zastanawia, jak na razie niszczy mu kilka probów tutaj Grabi. No i moje pytanie brzmi, tam dwa dodatkowe warpgate'y są budowane i zauważ, że tutaj tak naprawdę to już wygląda bardzo tak jakby olinowo ze strony Whitery, podczas gdy Grabi buduje Ninja XP na godzinie prawie 11, więc no tutaj w tym lewym górnym rogu może mu to uratować skórę, zaraz zobaczymy zresztą, no musi pokazać tego. Mało brakowało i coś tutaj spada, ale nie za dużo i niestety ten warpgate będzie ściągnięty, podobnie zresztą za chwilkę Feniksy mogą zostać ściągnięte, bo tutaj te stalkery je ostro gonią. Powiedz mi, którą ty teraz masz sekundę w grze? 45? Coś co? 7? 8? To ja 9. Jestem znowu kilka sekund do przodu. Dobra, to tak naprawdę już chyba nie ma żadnego znaczenia. No, robimy tak jak możemy. W każdym razie Grabi jak na razie... No tutaj próbuję harasować, więc to jest bardzo fajne, tylko musi troszeczkę uważać, ponieważ właśnie tracone są jego jednostki, zwłaszcza ten Sentry prawie został zestrzelony, więc tutaj no, może mieć dosyć duży problem z obroną. Z drugiej strony Whitera teraz traci strasznie dużo swoich robotników, to nie jest dla niego korzystna sytuacja. Ja nawet nie wiedziałem, że można podnosić jednostki, które się warpują. No to w ogóle ciekawie. W każdym razie tutaj jakiś jeden zerot nam się także pojawił, ale moje pytanie brzmi, jak to wygląda w naturalu u Grabiego. Zauważ, on ma jednego Immortala, chronobustuje drugiego już, więc ja myślę, że może być w stanie obronić się bezproblemowo, znaczy może bezproblemowo. Obronić się w taki sposób, że Whitera tak naprawdę posiada już 10 probów na krzyż, a do tego jeszcze, no po prostu ten atak nie wyjdzie tak jakby Whitera chciał. I mamy GG Weklay, no niestety. Niestety, Whitera nie był w stanie dogonić swojego przeciwnika, tym bardziej, że stracił tak dużo własnych jednostek, stracił tak dużo robotników, no po prostu przeważyły względy ekonomiczne, nie? Dobra, to my dla was, drodzy widzowie, wracamy za chwilę, przypominam, komentujemy Intel Extreme Masters, ze studia pozdrawiam was Zed oraz Jegłen, nie odchodźcie nigdzie, wrócimy z kolejnym meczem, Grabi i Whitera 1-1, zatem czeka nas jeszcze ostatnia rozstrzygająca gra. Oh, wait for that perfect moment. Stoppage. Zealous come in, but the point to Finstrom going down once again. The champion of the Intel Extreme Masters. Attacking from both sides. Really nice attack here. Not sure they're going to finish it off. Here comes the ulti from Noctur. More prison speed finishes it. Oh, but the shuttle just focused down. Actually, they're going to flash in there. The perfect time. Nice channel ulti. Ivers comes down. Oh, my God. Puma really just breaking C Marines. Somebody gets it. GG. The Intel Extreme Masters World Championship 2012, live on ESL TV.